Objawienie Pańskie, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli, to uroczystość chrześcijańska mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi. Związane jest z trzema mędrcami, Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, którzy wędrowali do Betlejem, by oddać pokłon Chrystusowi. W powojennej Polsce do 1960 roku Święto Objawienia Pańskiego było dniem wolnym od pracy. Później zostało zniesione ustawą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od 2011 roku Święto Trzech Króli jest ponownie dniem wolnym od pracy. Dość nowym zwyczajem w Polsce obchodzenia dnia 6 stycznia jest Orszak Trzech Króli. Marsze organizowane są w wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Mieszkańcy Sieradza także mieli okazję wziąć udział w orszaku organizowanym przez rycerzy Kolumba w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Po raz czwarty jest organizowany przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego Orszak Trzech Króli. Dzięki staraniom rycerzy Kolumba i kapłanom obecnej tutaj parafii taki marsz został zorganizowany. Rycerze Kolumba w naszej parafii działają od 2 lat. Jest to męskie zgromadzenie, które pomaga przy kościele, ale także sobie nawzajem, umacniając więź do kościoła, do miłości do Jezusa. Jest to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że to są, można powiedzieć, największe jasełka na ulicach naszych miast. To jest pokazanie, że nie tylko królowie wędrowali, ale my, każdy z nas może też wędrować do Jezusa nowonarodzonego, żeby odkryć Zbawiciela. Uczestnicy maszerowali ulicami Aleją Grunwaldzką, Rejmonta, Braterstwa Broni, Bohaterów Września, Armii Krajowej i Aleją Grunwaldzką z powrotem do kościoła. Na czele korowodu szli główni bohaterowie, królowie Kacper, Melchior i Baltazar. Ja już jestem 4. raz królem. Tutaj od 4 lat co roku jestem, także po prostu pierwszy raz było najtrudniej się zdecydować, a później to już te kolędy, te korony, tutaj dzieci. Jest to świetny klimat. Na ruchomej platformie tradycyjnie odbył się konkurs kolęd uczniów ze szkół na terenie parafii. Yeah.